Już tylko jedno głosowanie dzieli Katowice od wprowadzenia w życie parkingowych zmian. Problem w tym, że mieszkańcy również są podzieleni. Nie wszyscy są przekonani, że podwyżka opłat i rozszerzenie strefy zmusi kierowców do zmiany nawyków. Łukasz Kądziołka. Żeby kierowcy nie zostawiali samochodu na cały dzień w jednym miejscu i żeby wymusić na nich korzystanie z komunikacji miejskiej. To główne cele nowej polityki parkingowej. Uchwała zmieniająca zasady parkowania w Katowicach powstawała długo, a według niektórych i tak niewiele zmieni. Przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego, a mianowicie zmniejszyliśmy o ponad 1000 liczbę miejsc postojowych w Śródmieściu. Jednocześnie dopuszczamy tańsze parkowanie dla mieszkańców Katowic, którzy do tej pory tego prawa nie mieli. Mieszkańcy tej zaznaczonej na niebiesko części miasta będą mogli parkować w granicach całej niebieskiej i zielonej strefy, a mieszkańcy tej zielonej zaparkują wyłącznie na jej obszarze. To wszystko za odpowiednio 20 i 10 zł miesięcznie. Będzie do tego potrzebna parkingowa karta mieszkańca, po którą niebawem mogą być kolejki. Mieszkańcy mają jednak wrażenie, że podzielenie miasta w ten sposób nie zostało do końca przemyślane. Osiedle Paderewskiego nadal jest podzielone na dwie części, na część tą lepszą, która nie płaci, na tą część gorszą, która płaci. Co więcej, w tej części płatnej są wydzielone dwa małe fragmenty, do których przyjeżdżają głównie ludzie z zewnątrz i tam jest niestety strefa bezpłatna. W związku z tym efekt jest taki, że to mieszkańcy są karani za to, że są mieszkańcami. Zdania są podzielone, podobnie jak osiedle. Jedni chcieliby, żeby strefy były jeszcze szersze, inni woleliby, żeby zostało tak, jak jest. Druga zmiana, równie ważna co obszar, to stawka. Teraz kierowcy płacą 3 zł za postój do godziny. Po zmianach tyle będzie kosztowało pół godziny. A za godzinę parkowania trzeba już zapłacić 2 razy więcej, jeżeli nie ma się karty mieszkańca. Wiele wskazuje na to, że niebawem konieczna będzie zmiana uchwały, nad którą miasto pracowało od dawna. Jest wyrazem uzgodnień i już co najmniej 2 lat pracy tak na dobrą sprawę nad granicami strefy płatnego parkowania to raz, a dwa, ta uchwała zgodnie z tym, o czym mówią również prezydent Marcin Krupa oraz wiceprezydenci miasta, jest uchwałą, która będzie cały czas modyfikowana i dostosowana. My oczywiście dzisiaj wdrażamy uchwałę i będziemy ją podejmować, natomiast nie jest to rozwiązanie dane raz na zawsze. Pytanie tylko, jaki jest sens podejmowania uchwały, która wkrótce ma być zmieniana. Sam przewodniczący będzie wnioskował o rozszerzenie strefy płatnego parkowania na Koszutce, której mieszkańcy będą mieć podobne problemy co ci z osiedla Paderewskiego. Sesja Rady Miasta, na której podjęta zostanie decyzja o parkingowych zmianach, rozpocznie się jutro o godzinie 11:00.